Powiedzieliśmy ostatnio o tym, czego nie robić przed wystąpieniem. Jeśli chcesz sprawdzić, obejrzyj film, który wyświetlił ci się gdzieś tutaj, w którymś z rogów tego ekranu. Przyszła jednak pora na to, by powiedzieć, co robić przed każdym wystąpieniem, aby dać sobie szansę na najlepszy efekt. Poniższa lista to moje autorskie ujęcie, więc po prostu sprawdź, czy działa u ciebie. Znajdziesz w sieci mnóstwo porad do każdej. Podchodź jednak wstrzemięźliwie i każdą z nich po prostu testuj na sobie. Nazywam się Przemysław Kutny, a to jest dobra mowa po godzinach. Numer jeden. Przygotuj się. Opracuj całość, zanim pokażesz ją światu. To absolutny fundament. Jeśli nie jesteś przygotowany, masz dwie opcje. Opcja A. Grozi ci katastrofa. Nawet bowiem, jeśli przed wystąpieniem wydaje ci się, że masz na to plan, bo raz we własnej głowie coś tam ułożyło ci się dobrze, to masz rację, wydaje ci się. Nie ułoży się dobrze przed ludźmi. Adrenalina zrobi swoje. I opcja B. Masz do czynienia z wystąpieniem improwizowanym, ale do niego też należy się przygotować. I są na to sposoby, o których powiem prawdopodobnie w innym odcinku. Podsumowując, tylko przygotowanie da ci elementarną pewność siebie w odniesieniu do tego, co chcesz powiedzieć i z czym chcesz zostawić swoich słuchaczy. Numer dwa. Przećwicz na głos. W ramach przygotowania koniecznie przećwicz wystąpienie na głos. Tak, nagłos Usłysz się, zanim usłyszą Cię inni. Tak się jakoś składa, że gdy wypowiadasz się na głos, że gdy wypowiadasz wcześniej przygotowane frazy, które sobie wymyśliłeś, często masz ochotę dokonać zmiany na poziomie języka i treści. Słowo wypowiedziane to co innego niż pisane, a dodatkowo, gdy sam siebie słyszysz, możesz dojść do wniosku, że należy to powiedzieć inaczej. A skoro zrobisz to na scenie, to okazać się może, że wymaga do powiedzenia inaczej o czymś jeszcze. I. Bałagan gotowy. Nie chcesz tego. Przećwicz na głos. Numer 3. Zaplanuj posiłek. Zjedz w porze, która sprawi, że nie będzie cię mulić. Albo jedz mało i lekkostrawne rzeczy. Nie chcesz, by Twój mózg podczas wystąpienia zajęty był trawieniem i byś odpływał podczas mówienia. Jeśli masz kłopoty z żołądkiem i Twoje jelita nie pracują najlepiej, pojawi się refluks. Ich rybka, która z całą pewnością ci nie pomoże. Tym bardziej więc zaplanuj posiłek. Numer 4. Miej materiały dodatkowe poza laptopem. Przygotuj wszystkie materiały dodatkowe, takie jak prezentacja, na dodatkowych nośnikach. Miej swoje dane w chmurze, na pendrive, wyślij do siebie samego mailem. Miej po prostu plan B na wypadek, gdybyś. Zapomniał w pośpiechu laptopa, na przykład, jak mi się to kiedyś zdarzyło. Na miejscu pożyczyłem go od firmy konferencyjnej, ale było nerwowo. Miej zatem materiały dodatkowe poza swoim laptopem. Numer 5. Zrób sobie rozgrzewkę artykulacyjną głosową czyli rozluźnij aparat mowy, abyś wypowiadał się lekko i by nic nie spinało ci szczęki, by twój głos wydobywał się bezproblemowo. Tym bardziej ważne jest tu to, byś nie miał chrypki spowodowanej nadmiarem kawy, z jedzeniem czekolady czy orzeszków, o czym mówiłem w poprzednim filmie. Rozgrzej zatem głos. Link do rozgrzewki znajdziesz w opisie tego materiału. No i numer szósty. Jeśli już jesteś wcześniej i masz minimum 30 minut do rozpoczęcia, sprawdź, czy działają ci wszystkie kabelki umożliwiające odpalenie prezentacji. To bardziej w odniesieniu do offline'u. Jeśli chodzi o aktualną rzeczywistość, sprawdź, czy prezentacja działa na wybranej platformie online tak, jak powinna, czy udostępnia się dźwięk. To ostatnie sprawdź najpóźniej na dzień przed spotkaniem, bo jeśli nie jesteś pierwszym występującym, to nie będziesz miał czasu, by wszystko sprawdzić między jedną a drugą prelekcją. To nie są trudne sprawy, o ile zadbasz o nie wcześniej. Podczas wystąpienia i tuż przed nim mogą jednak spowodować nadmierny stres. To tyle. Tych rzeczy jest oczywiście więcej. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu o tym, czego nie robić on się tutaj gdzieś właśnie wyświetla albo się wyświetli, abyś miał lepszy obraz całości. Omówioną powyżej listę zamieszczam w opisie tego filmu. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, polub go, skomentuj zasubskrybuj kanał. A jeśli poszukujesz indywidualnej konsultacji lub mentoringu wystąpień publicznych, skontaktuj się ze mną. Do zobaczenia.